Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś znalazł coś cennego idąc ulicą, może ktoś znalazł kasę, znalazł ktoś z was kiedyś pieniądze? W pociągu. O, dużo rzeczy. Dużo rzeczy znajduje, dobrze. A kto z was znalazł jakąś rzecz wartościową, że znalazłeś, a potem się okazało, że to była bardzo wartościowa rzecz? Bransoleczkę srebrną. Obrączkę ślubną. Pięknie. Wiecie, takie rzeczy się zdarzają. Takie rzeczy się zdarzają, że znajdujemy czasami cenne rzeczy, znajdujemy pieniądze, znajdujemy... Halo? Wartościowe rzeczy, tak czasami jest. A według, nie wiem czy wiecie, ale według polskiego prawa, jeśli coś znajdziecie, to nie należy do was. Powinniście odnaleźć właściciela, któremu powinniście to oddać. I prawo reguluje tylko tyle, że taki właściciel jest zobowiązany niejako do 10-wartościowego premii takiej dla was. Tak, jeśli znaleźliście 1000 zł, to 100 powinien wam odpalić. To tak wam mówię, jak stanowi w tym temacie prawo. Ale to jest problem, słuchajcie, bo znajdujesz 1000 zł, musisz oddać 900, a możesz mieć cały 1000. Jest dylemat. Nie zawsze jest to taki prosty wybór, oddać co znalazłem, a może te 1000 zł, to Pan Bóg mi z nieba zsyła, jak ja to teraz oddam, to Boża wola w ogóle zostanie zrujnowana. Powiem wam, to nie jest prawdą. To nie jest prawdą, prawo tak stanowi, tak powinniśmy postępować. Oczywiście są sytuacje, w których nie znajdziemy właściciela. Nie jesteśmy w stanie dojść do tego, do kogo dana rzecz należy, czy do kogo dane pieniądze należą. Ale dlaczego o tym mówię? Bo kiedy zastanawiałem się, wiecie, w życiu kaznodziei jest tak, że kiedy kończy kazanie w niedzielę, to kiedy schodzi z kazalnicy, to już myśli o kolejnej niedzieli. I tak jest naprawdę w życiu kaznodziei, to tak działa. I ten tydzień to jest mało, żeby dobrze gdzieś tam w tych obietnicach Bożych pogrzebać, ale tak to jest. I kiedy tak myślałem nad tym i spałem, powiem wam, że spałem, wiecie, ciągle przez sen dwa słowa, które ciągle się przewijały i się z nimi obudziłem. Jedna rzecz to był skarb, a druga rzecz to były perły. I przypomniałem sobie, że rzeczywiście w Bożym Słowie jest taka przypowieść, która mówi o skarbie i o perłach. Więc postanowiłem to przeczytać. Nie czytałem nic na ten temat wcześniej, nie słuchałem żadnych kaznodziejów, którzy by na ten temat mówili. Nie mogłem być w żaden sposób zasugerowany, ale czytałem tą przypowieść raz, drugi, nie mogłem zrozumieć za bardzo, o co chodzi Jezusowi w tej przypowieści. Zacząłem zastanawiać się, czego Jezus chciał nauczyć swoich słuchaczy, kim oni byli. Dlaczego Jezus o tych perłach i skarbie mówi w takim miejscu, gdzie pomiędzy są inne przypowieści, które mówią też o sądzie bardziej i o tym, że przyjdzie dzień sądu Bożej zapłaty. I tak próbowałem jakoś to ubrać wszystko, znaleźć jakieś logiczne wyjaśnienie. I powiem wam, dlatego cieszę się, że Bóg zesłał swego Ducha Świętego, bo w takich sytuacjach człowiek ma trudno. Potrzebujemy Ducha Świętego, który daje objawienie swojego słowa i gdyby nie Duch Święty, to naprawdę można wpaść w takie różne teorie, w takie różne interpretacje i takie wnioski, które będą z kosmosu. Ale chciałbym, żebyście razem ze mną dzisiaj przeczytali ten krótki fragment Bożego Słowa, zapisany w Mateusza 13 rozdziale od 44 do 46 wiersza. Jest napisane tak. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego skarbu w roli, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perełę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Czytałem ten tekst, zastanawiałem się, czym jest dzisiaj skarb, o którym mówi Jezus. Czym jest perła? Jakie ona wtedy miała znaczenie, jakie ona może mieć znaczenie dzisiaj. Może patrzysz i myślisz, że na mnie nawet teraz w tym momencie myślisz sobie, no pastorze, jak ty tego nie wiesz? Ja to wiem, a ty tego nie wiesz. No naprawdę, to nie było takie proste, ale przez chwilę wam powiem o tych zmaganiach. Czytam raz, drugi, trzeci, czytam. I w końcu do mnie dotarło, że wiecie co, chyba nie do końca w tej przypowieści chodzi o tą perłę, nie do końca chodzi o ten skarb.
Bo to mogą być różne rzeczy i perła w Bożym Słowie, wartość perły miały mądrość, albo inaczej. Mądrość miała większą wartość niż perły. W przypowieściach Salomonach na przykład o tym przeczytacie. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość. Mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. I co? Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. Więc Boże Słowo mówi wiele o perłach. W przypowieściach Salomonach znajdziecie mnóstwo takich miejsc. Job mówi tak: perły i kryształy nie wchodzą przy niej w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły. I możesz sobie powiedzieć, no tak, to co znaleźli ci ludzie to mądrość. No, może tak, może nie. Nie wiem. Zacząłem czytać i zastanawiać się i nagle do mnie dotarło, że nie chodzi tam tylko o skarb. Nie chodzi tam tylko o tą perłę. Nie chodzi o to, jak to określimy. Te przypowieści o tych dwóch ludziach, one pokazują, że obydwoje, tych dwoje ludzi musiało dokonać wyborów. Że tych dwoich ludzi, oprócz tego, że znalazło, musiało coś z tym zrobić. Każdy z nich. Każdy z nich musiał dokonać wyboru, bardzo ważnego wyboru swojego życia. Mogli nic nie zrobić, znaleźć skarb, odkryć perłę i nic z tym nie zrobić. Mieć tą świadomość, że zobaczyłem, dotknąłem, ale nic więcej. Ale ta przypowieść mówi o dwóch ludziach, którzy coś zrobili. Ta przypowieść mówi o ich działaniu, o tym, jakie działania oni podjęli, żeby zdobyć skarb, żeby zdobyć perłę. Nie czytamy tu o pierwszym człowieku, że nie czytamy o tym, że on szukał. Czytamy, że znalazł. Mógł być rolnikiem, który kopał, znalazł, nie wiem. Ale on nie jest opisany jako ten, który szukał. Znalazł po prostu skarb. Drugi człowiek jest określony jako ten, który szuka. I pomyślałem sobie, tak często w życiu naszym jest. Są ludzie, na których drodze Jezus po prostu staje. Oni idą, pojadą na obóz, tak? Nie wiedzą, po co tam jadą. Albo spotkają kogoś w szkole, w miejscu pracy i nagle staje na ich drodze Jezus i oni znajdują ten skarb, są gotowi zostawić wszystko i iść za Jezusem. I są tacy, którzy szukają całe swoje życie. Ich różne doznania religijne, poszukiwania Boga, szukania tego prawdziwego Boga, jak posłuchacie ich historii, to jest długa historia takich ludzi. I to jest jak ten człowiek, który szukał tej perły. On jej szukał, to było celem jego życia. Znaleźć perły, to było to, co robił. Kiedy patrzę na tą historię, patrzę na tego pierwszego człowieka, kiedy znajduje ten skarb, to pewnie była jak wygrana na loterii. Ale on nie mógł wykrzyczeć, moje dzieci mi kiedyś wykrzyczały, wiecie, z tym znalezionym, jest takie hasło, znalezione, nie kradzione. I oni jak sobie coś znajdą, rodzeństwo jak znajdzie, jak siostra znajdzie coś siostry i tam mówi, to jest moje, to ty słyszysz, znalezione, nie kradzione. Ja to przerabiam dosyć często, słuchajcie. Ale ten człowiek nie mógł krzyczeć, znalezione, nie kradzione, znalazłem skarb, jestem bogaty, to jest moje, nic nie muszę z tym zrobić. Nie. Przypuszczam, że prawo działało w ten sam sposób i niektóre zapiski o tym mówią, że prawo rzymskie tak stanowiło, że rzeczy, które znalazłbyś na czymś polu, należało do właściciela pola. Więc on nie mógł sobie tego skarbu wziąć. Znaczy mógł, ale pewnie by się to źle skończyło. Jezus mówi tą przypowieść i pokazuje cenę, którą każdy z tych ludzi musiał zapłacić. On musiał sprzedać wszystko to, co miał, żeby kupić pole. Ale mając to pole, tak naprawdę stał się właścicielem skarbu. I to było jak najbardziej właściwe. Sprzedaje wszystko to, co ma. Nie wiem, jak wiele posiadał. Co to znaczy sprzedać wszystko? To znaczy, że jak masz 10 tysięcy, to jest, a może 100 tysięcy, a może dwa domy i trzy samochody, co ile? Ilekolwiek by to nie było, to było wszystko. Jak wielka by nie była jego majętność, może była mała, ale dla tego człowieka to było wszystko i to miało znaczenie. Nie ilość, ale to, że ta ilość to było wszystko, co posiadał, żeby nabyć. On był tak zdeterminowany, gotowy do takich kroków, do takich inwestycji, dzisiaj byśmy powiedzieli, że był gotowy zainwestować wszystko, żeby tylko posiąść ten skarb.
On rozumiał, że żeby zyskać, pierw musi zainwestować. On nie szukał, a jednak znalazł i ludzie tak dzisiaj również funkcjonują. Niektórzy nie szukają, znajdują. Niektórzy szukają, też znajdują. Tak naprawdę mógł doznać, tak jak apostoł Paweł. Ja myślę, że Paweł nie szukał. Widzicie, że Paweł szukał Boga? On był pewny, że go ma. Jako faryzeusz. On jechał do Jerozolimy zabić kolejnych chrześcijan. On jechał do Jerozolimy poznać Jezusa. A kiedy Jezus stanął na jego drodze, to potem mówi: wszystko uznaję za śmiecie ze względu na Jezusa, który jest moim Panem i Zbawicielem. On kiedy zobaczył skarb, który jest w Jezusie, był gotowy zostawić wszystko i bardzo często o tym mówi. Człowiek szukający pereł to osoba poszukująca, wkładająca, wiecie, wysiłek i pracę w to, żeby znaleźć. Owocem tego jest, czytamy, znalezienie perły nad perłami, drogocennej. Prawdopodobnie on miał jakieś perły, ale ich wartość była niczym w porównaniu z tą, którą w tym momencie znalazł i jest gotowy sprzedać to, co ma. Choć to jest ryzyko niesamowite. Sprzedaje wszystko to, co ma, żeby zakupić tą perłę. Królestwa Bożego człowiek musi szukać. Jezus mówi o Królestwie Bożym. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, w innym miejscu Jezus powie, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukać. Człowiek powinien być tą istotą, która szuka i jest gotowa na zapłacenie ceny. Każdy z tych ludzi dokonał wyboru, każdy z tych ludzi zapłacił pewną cenę, ale nikt z nich tej ceny by nie zapłacił, gdyby nie miał świadomości wartości rzeczy, której znalazł. Ja nie sprzedałbym wszystkiego, gdybym wiedział, że rzecz, którą chcę nabyć, nie ma takiej wartości. Sprzedalibyście? Kto by sprzedał? To dobrze, że nie ma takich ludzi. Ja też bym nie sprzedał. Ja musiałbym być przekonany, że to, co chcę, to, co mam mieć, to jest naprawdę najcenniejsza rzecz. I ona jest warta tego, żeby wyzbyć się wszystkiego. Królestwo Boże jest kosztowne. Cenę w Królestwie Bożym trzeba zapłacić. Kroczenie za Jezusem jest kosztowne. Więc każde myślenie, które mówi, że idąc za Jezusem nie zapłacisz ceny, nie jest prawdą. Kroczenie za Jezusem zawsze jest ceną. Jak wielu z was idzie za Jezusem i zapłaciło nieraz cenę? Są takie osoby? Płacicie? Po dziś dzień. Bo kroczenie za Jezusem jest ceną, którą trzeba, jest tam cena, którą trzeba zapłacić. Jeśli nie płacimy, jeśli nas to nic nie kosztuje, powiem wam, ten Jezus jest nic nie wart. To jest skarb, którego możecie się pozbyć. Ale jeśli chcecie prawdziwego Jezusa, to musicie zrozumieć, że On jest tym najcenniejszym skarbem i wtedy jesteście gotowi zapłacić tą cenę, która jest wymagana, a ceną jest, wiecie ile? Wszystko. Po prostu wszystko. Widzimy tą prawdę w wielu miejscach Słowa Bożego. Mateusz, 4 rozdział od 18 wiersza. Mówi tak. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci. Szymona zwanego Piotrem, Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Wszystko. I odszedł stamtąd dalej, ujrzeli innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, który wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich, a oni zaraz opuścili łódź ojca swego i co? Poszli za nim. Nie było innej kalkulacji. Ja nie wiem, jak to wyglądało, czym Jezus ich do siebie przekonał, ale ci ludzie, kiedy zobaczyli Jezusa, kiedy usłyszeli słowa pójdź za mną, zostawili wszystko. Oni nie mieli banków, lokat, pieniędzy na kontach, które pozwoliłyby im wrócić, gdyby się nie udało. Te sieci i te łodzie to było wszystko, co mieli. I oni te sieci i te łodzie, to, na czym się znali, to, co robili całe swoje życie, to, co potrafili robić, zostawili na słowa Jezusa: pójdź za mną. To nie byli doskonali ludzie, znacie ich, czytaliście Ewangelię, wiecie, że bardzo niedoskonali ludzie. Ale to nie o to chodziło, jak bardzo dobrzy moralnie i czy doskonali byli. Chodziło o ich gotowość
I tu zdali egzamin. Zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Myślę, że ani Szymon, Piotr tego dnia, ani Andrzej rzucając sieci nie pomyślał, że tak naprawdę znajdą tego dnia największy skarb swojego życia. Nie myślę, że Jakub i Jan, kiedy naprawiali swoje sieci i dzień wyglądał jak każdy inny, że spotkają Jezusa, który stanie się skarbem ich życia. Nikt z nich, jestem przekonany, nie zapłaciłby tej ceny, gdyby nie to, że oni rozumieli w jakiś sposób, że Jezus jest wart sprzedania wszystkiego. Łukasz powiada tak: a szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się, 14 rozdział Łukasza, 25 wiersz do 27, a szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swojej i matki i dzieci, i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Można iść za Jezusem i nie nieść krzyża, ale Jezus mówi: możesz sobie iść. Możesz sobie iść. Jeśli nie chcesz nieść krzyża, nie chcesz zapłacić ceny, to możesz sobie iść. I możesz nawet całe swoje życie mieć wrażenie, że ty idziesz za Jezusem, bo chodzisz do kościoła. Bo wierzysz tak, jak wierzą ludzie w kościele. Bo masz może nawet teologię trochę poukładaną w swoim życiu. To jest, ja nie wiem, czy słyszycie wyraźnie to nauczanie Jezusa. To nie są najbardziej zachęcające słowa. Kiedy za mną by szedł tłum, to pomyślałbym, jak to zrobić, żeby oni chcieli dalej za mną iść. Co powiedzieć, żeby się nie obrazili? Jakich słów użyć, żeby nie poczuli się zgorszeni? Aby nie uderzyć przypadkiem w nich i żeby powiedzieli: o nie, no to nieładnie wobec nas. Ale Jezus tego nie robi. Idzie za nim tłum. Ilekolwiek ten tłum nie miał ludzi, to był tłum. I Jezus nie chodziło Jezusowi o to, aby szedł za nim tłum, który tak naprawdę nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. Jemu zależało, aby szli za nim ludzie, którzy wiedzą, dlaczego za nim idą. Którzy są gotowi zostawić wszystko. Którzy są gotowi sprzedać wszystko. I on się odwraca. To nie najlepsza reklama. Tłumy szły za Jezusem. I on mówi: jeśli nie masz w nienawiści ojca swojej i matki. Czy chodziło o to, żeby nienawidzieć swoich bliskich? Czy to było nawoływanie do nienawiści? Czy to była sekta, której Jezus zakładał taką sektę, która mówiła, która uderzała w twoją rodzinę, w twoich bliskich, i to po prostu takie sekciarskie zachowanie? No nie. Nie o to chodziło Jezusowi. Jezus nie to miał na myśli. Jezus chciał pokazać: słuchajcie, dla kogo z was rodzina jest najważniejsza? Szczerze. Dla reszty nie? Okej. Przepraszam. Oprócz Pana Jezusa, dla kogo rodzina jest najważniejsza? No. Rodzina jest bardzo ważna. Jesteśmy gotowi oddać swoje życie za życie naszych dzieci. Jesteśmy gotowi zrobić wszystko, żeby chronić nasze, przynajmniej w zdrowych domach, chronić małżeństwo, chronić swojego męża, czy chronić swoją żonę. Kiedy jest zdrowo w domu, rodzina jest najważniejsza. Oprócz Pana Boga, na razie o tym nie mówimy, ale o tym mówi Jezus. Bo On wiedział, że dla tych ludzi ojciec, matka, przecież Bóg mówi: czci ojca i matkę swoją. Żona, to wiecie, to byli Żydzi, to jest rodzinny naród. Dzieci, pokolenia w pokolenie, popatrzcie, cała Biblia, tam jest rodzina. Ale Jezus mówi: jeśli nie będziesz miał nienawiści. Inaczej, jeśli oni będą ważniejsi ode mnie w twoim życiu, nie możesz iść za mną. Jeśli twoja matka, twój ojciec, twoja żona, twoje dzieci będą ważniejsi niż ja, nie możesz iść za mną. On nie mówi o tym, że mamy czuć nienawiść do swoich bliskich. On patrzy, czy jesteśmy gotowi poświęcić to, co dla nas jest najcenniejsze. Jezus mówi: dopóki nie oddasz mi tego, co najcenniejsze, nie możesz posiąść tego prawdziwego skarbu. Nie wiem, zastanawiam się, czy czasem życie tak wielu ludzi w kościołach nie jest letnie, nijakie, właśnie dlatego, że nie rozumiemy, co mamy w Jezusie. Zastanawiam się, czy czasami ten świat i to, jak nas ciągnie, i to, że wolimy ten świat niż bycie
tam, gdzie są ludzie wierzący, aby z nimi się modlić, aby wielbić, aby szukać Boga, aby wzrastać. Czemu nas tak ciągnie? Czemu jesteśmy gotowi tam wydawać swoje pieniądze? Ale gdybyśmy je mieli oddać Bogu, to nie, to już jest gorsza sprawa. Czemu jesteśmy gotowi na tak wielkie poświęcenia tam, a na tak małe poświęcenia tu? Powiem wam, wydaje mi się, że chyba to wynika z faktu niezrozumienia skarbu, który mamy w Jezusie. Wydaje się, być może się mylę, ale wydaje mi się, że gdybyśmy rozumieli, kim jest dla nas Jezus, to wszystko inne przestałoby mieć znaczenie. I być może dzisiaj nie rozumiem wielu rzeczy, bo Jezus nie jest dla mnie najcenniejszym. Nie jestem skarbem, dla którego jestem gotowy sprzedać wszystko, nabyć pole, aby mieć ten skarb. Być może Jezus nie jest dla mnie tą perłą, za którą jestem gotowy zostawić wszystkie inne, te wartościowe rzeczy mojego życia, aby posiąść tą jedną. Bo Jezus o tym mówi. Jeśli nie jesteś gotowy zapłacić tej ceny, no możesz iść, ale nie jesteś moim uczniem. Dlatego otoczenie, koledzy, dziewczyny, praca, rodzina, biznes, wszystko staje się ważniejsze niż Jezus. Jak masz wybór Jezus ktoś, wybierzesz ktoś. Jak masz wybór Jezus coś, wybierzesz coś. My nie rozumiemy wartości, którą mamy w krzyżu w Jezusie Chrystusie. Tak wielu ludzi chce iść za Jezusem, nie nosząc krzyża, nie płacąc ceny, a Jezus mówi: ja tego nie mówię. Gdybyście mnie zapytali, to powiedziałbym: Panie Jezu, ten PR nie za bardzo. Za ostry jesteś dla ludzi. Ale Jezus mówi: nie możesz być moim uczniem. Nie możesz. Królestwo Boże wymaga odpowiedzi. Nie da się nie odpowiedzieć na to, co ci ludzie musieli odpowiedzieć. Chcą skarb, muszą coś zrobić. Musieli na to odpowiedzieć, tak lub nie. Czy jesteś gotowy zapłacić cenę, aby zdobyć skarb, aby nabyć perłę? Nie możesz tego nabyć, nie tracąc. Przynajmniej pozornie nie tracąc wszystkiego. Bo tak naprawdę, wiecie, mnóstwo rzeczy, my Bogu nic nie możemy dać. My nie mamy nic, co byśmy mogli Bogu dać. A to, co sobie, do czego sobie uzupurujemy prawo, to tak naprawdę jest ułuda, którą wierzymy, że jest nasza. Sprzedanie wszystkiego w naszych czasach, gdzie promuje się, by mieć jak najwięcej. Słuchajcie, nikt nie mówi. Kto wam mówi w banku: bądź wstrzemięźliwy? Kto wam mówi w hipermarkecie: nie wydawaj tyle pieniędzy? Kto wam mówi: nie kupuj nowego telewizora, nie wiem, telefonu? Kto wam mówi: słuchajcie, musimy być bardziej tutaj? Aha, Andrzejowi mówi żona, no to dobrze, no. Dobrze, że masz taką żonę, człowieku. Ale wszystkie te markety i ci ludzie, którzy tam pracują, tego wam nie powiedzą. Oni mówią: musisz to mieć. Masz taki telefon, powinieneś mieć. Nieważne, że tam nie będziesz z tego w ogóle korzystać. Musisz mieć. Musisz mieć lepszy samochód, bo ten ma 3 lata. Kto to takim gratem starym jeździ? Musisz mieć nowy dom, bo sąsiad ma jedną sypialnię więcej. I słuchajcie, tak można. Świat nie mówi dzisiaj: ograniczaj się. On mówi: musisz mieć. Musisz mieć więcej, więcej i więcej. Kiedy zaczynasz mówić, że trzeba włożyć w coś wysiłek, ludzie mówią: nie, no. Słuchajcie, my szukamy coraz bardziej uproszczonego życia. My nie potrzebujemy wysiłku. My chcemy prosto żyć. Ale kroczenie za Jezusem to jest wysiłek. Nie da się iść za Jezusem nie płacąc ceny. Nie dokonując pewnego wysiłku. Ale świat dzisiaj mówi: nie, nie, stary, ty leż, odpoczywaj, żadnego wysiłku. Żadnego wysiłku. Składanie jakiejkolwiek ofiary, rezygnowanie z czegokolwiek, to jest jak wielka góra nie do przebycia, bo ludzie chcą jak najtańszym kosztem, i nie mówię tutaj o ekonomii, przeżyć swoje życie. Żeby za wiele ich to nie bolało, i żeby za wiele nie cierpieli, i żeby za wiele nie musieli się wyrzec. Ludzi przeraża perspektywa zostawienia wszystkiego, ale dopóki tego człowiek nie zrobi, nigdy nie zdobędzie prawdziwego skarbu. Mateusz w 16 rozdziale, 24 wierszu mówi tak. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich:
Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiekowi w zamian, człowiekowi w zamian za duszę swoją? Albo Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Przesłanie znowu nieproste. Kto chce, kto nie chce zachować swojego życia, swojego stylu życia, kto nie chce? Ludzie chcą. Ja też bym chciał zachować swój styl życia. Kto nie chciałby nagle panować nad swoim życiem? Ludzie lubią panować nad swoim życiem. Jednak Jezus mówi, jeśli chcesz zachować swoje życie, to je stracisz. Jeśli chcesz żyć po swojemu, to tak naprawdę stracisz swoje życie. Taka jest prawda, nie będziesz miał, będziesz miał te swoje skarby, te swoje perełki, te swoje jakieś wartościowe rzeczy, które dla ciebie mają wartość, ale tak naprawdę nie będziesz miał nic. Nie będziesz miał prawdziwego skarbu. Tylko w Jezusie jest prawdziwe życie, więc kiedy wybierasz swoje życie, to tak naprawdę to wybierasz iluzję. Bo Jezus jest prawdziwym życiem. Jeśli Go nie wybieramy, nie wybieramy prawdziwego życia. Choć ono może być moralne, poukładane i naprawdę wielu ludzi mogłoby patrzeć i mówić, wow, to jest to. Ale bez Jezusa nie wiesz, czym jest prawdziwe życie, bo tylko On jest dawcą prawdziwego życia. Prawdziwej pełni, prawdziwego pokoju, prawdziwej radości, prawdziwego szczęścia, prawdziwej miłości. Mamy różne pragnienia. Różne marzenia. Macie marzenia? Mamy. Powiem wam nawet może wszystkie, albo większość z nich zrealizujesz w swoim życiu. Naprawdę. Ja się tego życzę nawet, abyś je zrealizował. Ale co z tego, jak któregoś dnia spojrzysz wstecz i może będziesz miał zwiedzony cały świat za sobą. Może twoje największe marzenia będą spełnione, a miniesz się z wiecznością. Co z tego, że te wszystkie rzeczy osiągniesz, jak twoją wieczność spędzisz w miejscu, gdzie będzie przebywał diabeł i jego aniołowie, a miejsce to jest nazwane piekłem. Jeśli myślisz, piekło to Disneyland, to powiem ci, to nie jest Disneyland. Jeśli Boże Słowo mówi o wiecznym piekle, o wiecznej karze, to znaczy, że ona jest wieczna. Tak jak jest życie wieczne, tak samo piekło jest wieczne. Możemy spełniać swoje marzenia, osiągnąć szczyty gór, zejść, wydawać się nawet z tego świata szczęśliwi, a tak naprawdę być ludźmi przegranymi, tak naprawdę, jak to Jezus mówi, ponieść na swojej duszy szkodę. Możesz pozyskać cały świat, sławę, pieniądze, reputację, majątek, co tylko chcesz. A kiedy staniesz przed Jezusem, te wszystkie rzeczy nie będą miały żadnej wartości, nie będą miały żadnego znaczenia. Żadnego. Jeszcze raz powiem, żadnego znaczenia. Znaczenie będzie miało to, co zrobiłeś z Jezusem w swoim życiu. Ludzie coraz częściej swoje pieniądze przeznaczają na zapewnienie sobie przyszłości. Przekazujemy różnym firmom, aby starość była godna. Nie musi to być złe. Niektórzy zakładają lokaty, żeby swoim dzieciom zapewnić jakiś start. I to nie musi być złe. Słuchajcie, ale robimy tyle rzeczy, żeby myśląc o przyszłości tutaj. A tak niewiele rzeczy, żeby myśleć o przyszłości tam. Tak niewiele rzeczy, żeby zapłacić cenę, nabyć skarb i znaleźć się w niebie. Ktoś to dzisiaj mówił, nie wiem, czy w świadectwie, ale wiem, że ktoś to dzisiaj mówił, że możemy wszystko dać, ale jeśli nie damy naszym dzieciom Boga, choćby cały świat pozyskali, to na duszy swojej szkody poniosą. Możesz posiąść cały świat, możesz swoim dzieciom dać cały świat, ale jeśli ich dusza poniesie szkodę, to jest na nic. W ostatnim czasie jeszcze bardziej sobie to uświadomiłem, kiedy wdałem się w pewną rozmowę na Facebooku i uświadomiłem sobie wtedy, że ludzie mają pewien podział. Jestem kimś tam także chrześcijaninem. Ale powiem wam tak, jeśli myślisz, że jesteś także chrześcijaninem, to jest błąd myśleniowy. Jesteś przede wszystkim chrześcijaninem. I kiedy wdałem się w tą rozmowę, spotkałem się, nie wiem, z argumentem, zarzutem, nie wiem jak to nazwać, ale dobrze, piszesz jako pastor, chrześcijanin, a co myślisz jako rodzic?
Tak, zaskakują mnie czasami takie skróty myśleniowe ludzi wierzących. Ja powiedziałem, a właśnie tak myślę jako rodzic. Ludzie łatwo mi powiedzieć, bo jesteś pastorem, dlatego tak postępujesz. Nie. Słuchajcie, są pastorzy alkoholicy, są pastorzy cudzołożnicy, są pastorzy, którzy naprawdę nie podpisaliby się pod nimi. Skończyli szkołę, dostali tytuł i mają tytuł. Wcale nie muszą żyć tak, jak nakazuje Jezus, a może mieć tytuł pastora. Ja wiem, że patrzycie na mnie takie zdziwienie. No, jakie to ma znaczenie, jaki to ma tytuł? Znaczenie ma to, czy jesteś dzieckiem Bożym. Ja mogę być rasistą, nienawidzącym czarnych i wszystkich innych, o tym wam nie mówić, a peplać o miłości za kazalnicą. I jestem pastorem. To nie jest w ogóle kryterium. Ja jestem przede wszystkim chrześcijaninem, przede wszystkim uczniem Jezusa, przede wszystkim nowonarodzonym. Więc od tego bierze się wszystko inne. Bierze się moje rodzicielstwo, bierze się moja służba, bierze się to, co robię. Nie na odwrót. Bo jeśli będziecie mieć takie programy, teraz jestem rodzicem, to znaczy, że w tej kwestii tutaj Bóg nie ma nic do powiedzenia, ja decyduję. Słuchajcie, to jest paranoja. I ta rozmowa na tym Facebooku mi to pokazała, że ludzie sobie roszczą prawo do tego, żeby dzielić swoje życie na pewne role, jak w teatrze do odegrania. W niedzielę, alleluja! A w poniedziałek piszą takie rzeczy, że po prostu zastanawiasz się, jak to w ogóle mogło przejść przez twoje myśli. Wiecie dlaczego? Bo w niedzielę on jest po prostu także chrześcijanin. Ja nie chcę nikogo obrażać, ale to tak wygląda. Nie możemy myśleć, że jesteśmy także chrześcijanin. Jesteśmy, jeśli jesteśmy nowonarodzeni, jesteśmy przede wszystkim ludźmi wierzącymi. I nie ma różnych standardów do różnych okoliczności. Więc jak jest taka okoliczność, to jestem tym, jak jest tak, nie. Jakakolwiek by nie była okoliczność, musimy być, powinniśmy być ludźmi wierzącymi. Amen? Amen. Rozumiecie różnicę? Między także, przede wszystkim? To jest kolosalna różnica. Ja się cieszę z tej rozmowy, bo ona mi wiele pokazała i sam musiałem zbadać siebie, czy ja mam różne standardy. Czy w takich kwestiach, gdzie wydaje mi się, że świat i system świecki jest niesprawiedliwy, mam inne standardy niż Boże i tak dalej. To było dobre dla mnie, słuchajcie, bo mnie to też, wiecie, zweryfikowało i mi pokazało parę rzeczy. Czy jestem biznesmenem, który bez względu na to, jakimi środkami cel uświęca środki, będzie zdobywał nowe kontrakty, nowe możliwości, żeby prowadzić swój biznes? Czy jestem przede wszystkim chrześcijaninem, a mój biznes jest skierowany zasadami chrześcijańskimi? Bo jeśli zrobisz to odwrotnie, to wiara jest tylko dodatkiem do twojego życia. Jesteś także chrześcijaninem. Akurat w momencie podpisywania kontraktu, który da tobie pieniądze, nie musisz nim być. Rozumiecie różnicę? Ona jest. Łukasz pisze nieco dalej. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego utraci lub szkodę poniesie? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca i aniołów świętych. Krzyż, Łukasz mówi, człowiek musi nosić codziennie. Naśladowanie Jezusa jest codziennością. Nie jest w niedzielę, nie jest tylko na jakichś spotkaniach biblijnych, które się odbywają raz czy dwa razy w tygodniu, ale ono jest codziennością. Ono powinno być naszą codziennością. Kiedy wstydzimy się Jezusa? Słuchaj, kiedy żyjesz wbrew przykazaniom Bożym, wstydzisz się Jezusa. Kiedy podzielasz zdanie ludzi tego świata, które jest wbrew Bożemu Słowu, wstydzisz się Jezusa. Kiedy musisz komuś powiedzieć, że tego nie robisz, bo Boże Słowo o tym mówi i tego nie robisz, tylko wymyślasz wszystkie inne opcje, żeby nie powiedzieć, że chodzi o Jezusa, powiem ci, to jest wstydzenie się Jezusa. Nie wstydzimy się Jezusa tutaj w niedzielę, ale czy wstydzisz się Jezusa jutro w pracy, w szkole,
ze swoimi kumplami, koleżankami, kiedy siedzicie i kiedy, nie wiem, różne inne rzeczy robicie. Jezus mówi, jeśli się będziecie mnie wstydzić, ja się będę was wstydził. Mówi, noszenie krzyża to codzienność. Świat nie przestrzega słów Jezusa. I kiedy nasze decyzje stoją w sprzeczności z nauczeniem Jezusa, no to nazywaj to jak chcesz, ale moim zdaniem to jest wstydzenie się. Kiedy odrzucamy życie w czystości na rzecz wyróżniania, nie wyróżniania się od innych. Kiedy rezygnujemy z czystości w swoim życiu, bo inni coś tam robią i żeby nie być gorszym od innych. Kiedy nie upodabniamy się do tego świata, a żeby się nie upodobniać do tego świata, musisz iść za Jezusem. Ale my chcemy być jak ten świat. Bardzo często nasze dążenia, pragnienia tak wyglądają, jakby to, co jest w tym świecie, było najważniejsze. Ale Jezusa świat nienawidził. Wiecie dlaczego? Bo On nie szedł z Nim na układy. Bo Jezus mówił wprost, jak wygląda życie. Jezus mówił wprost, czym jest prawda. Dlatego świat Go nienawidził i mówi, jeśli będziecie tam, świat was też będzie co kochał? Będziecie siedzieć w salonach prezydentów i wszystkich innych ważnych ludzi i będziecie palić wspólnie cygaro i snuć plany o ewangelizacji świata? Nie. Świat będzie was nienawidził. I tam, gdzie jest prawdziwa wiara, prawdziwy Jezus, świat będzie nienawidził, bo ty będziesz musiał powiedzieć, że to, co ktoś robi, jest cudzołóstwem. Czy on jest prezydentem, generałem, czy kimkolwiek. Jan mówił, Herod to jeszcze tam pół biedy, ale kobiety Heroda nie bardzo. Stracił głowę Jan Chrzciciel za to, że mówił, jaka jest prawda. Pierwsi chrześcijanie ginęli na arenach, wiecie za co? Za wiarę. Za to, że wierzyli, że Jezus jest Panem. Oni byli przestępcami, oni wierzyli po prostu, że Jezus jest Panem, że jest Królem, że jest Zbawicielem, że jest Mesjaszem. I lądowali w żołądkach lwów, byli przeżynani, piłowani, zabijani w okrutny sposób. Co myślę, że do wielu z nas nawet nie dociera. Ale oni ginęli za wiarę, bo wiedzieli, że to jest cena. Świat ich nienawidził. Ci ludzie, którzy znaleźli ten skarb, odkryli radość. Radość z Bożego Królestwa. Czy my mamy radość z tego, co Jezus dla nas zrobił? Każdy człowiek czegoś poszukuje. Tacy jesteśmy. Jedni szczęścia, inni miłości. Miłości swojego życia, kolejni spokoju, sprawiedliwości. Tak naprawdę wszyscy szukamy gdzieś tam tego zaspokojenia, tej pustki w nas. Ja to nazywam głodem Boga. Bo to jest najważniejsza sprawa w życiu. Najważniejsza miłość, najważniejsza relacja w naszym życiu. Relacja z Bogiem. To jest pojednanie. To jest to, czy kiedy On przyjdzie, kiedy odwoła nas z tego świata, to czy będziemy gotowi. Relacja z Bogiem nie jest dodatkiem do życia. Ona jest wszystkim, co powinno być najważniejsze w naszym życiu. I ta przypowieść wzywa nas do zmiany myślenia w tej kwestii, że Królestwo Boże nie jest dodatkiem. Nie jest dodatkiem, jest wszystkim, za co jesteśmy gotowi zapłacić wszystko. Jezus jest przed wszystkimi innymi rzeczami i relacjami. Nasz Bóg jest najważniejszy i dopóki tego nie zrozumiemy, to nie będziemy w stanie zapłacić za ten skarb. Królestwo Boże według tej przypowieści jest dla wszystkich. Dla wszystkich, nie ma lepszych, gorszych, mniej moralnych, bardziej moralnych, mniej, bardziej świętych. Ono jest dla wszystkich. Jezus jest gotowy dać zbawienie wszystkim. Jest, tak Boże Słowo mówi, że dla wszystkich, bez względu na to, czy mi się wydaje, że ktoś na to zasługuje, bo mam wrażenie, że dzisiaj nawet ludzie posuwają się do tego, że mogą powiedzieć, że niektórzy nie zasługują. Ale Jezus umarł za wszystkich, za najgorszych zbrodniarzy na tym świecie. Za ludzi, których byście żywcem utopili. Jezus za nich umarł i nie wolno Ci o tym zapominać. Powiem Ci, Jezus umarł za wszystkich, a to, że On patrzy innymi oczami, to jest właśnie łaska. Jeśli
Jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez cały czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, to musisz wiedzieć, nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa Jezusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. To nie jakoś tam coś się wydarzyło. Religijny obrządek się dokonał. Cena, która nie miała żadnego znaczenia. To jest ofiara Jezusa Chrystusa, która wykupiła cię z tego marnego. Nie srebrem, nie złotem. Nie było takich pieniędzy. Świat nie miał takich pieniędzy. Świat nie ma takich pieniędzy dzisiaj, za które mógłby wykupić twoją i moją duszę. Nie ma. Nie ma tak wartościowych rzeczy, za które mógłby wykupić twoją i moją duszę. Tą ofiarą stał się Jezus Chrystus. Jego drogocenna krew, baranka niewinnego i nieskalanego, obmyła cię. To, co Daria przeczytała na końcu. On przybił ten obciążający cię list dłużny do krzyża. Zdał wszystko. Dosłownie wszystko. Całego siebie, żeby uratować twoje życie. Kiedyś któregoś dnia do Jezusa przyszedł bogaty młodzieniec. Znacie tą historię, nie będziemy jej czytać całej, ale chciałbym nią zakończyć. On nie był gotowy sprzedać wszystkiego. On był moralny. Kiedy uczniowie na niego patrzyli, to wow, oni pewnie mu do pięt w tych kwestiach nie dorastali. Czci ojca, matkę, jest wierny w dziesięcinach, jest uczciwy, pobożny człowiek. Nawet może niektórzy pastorzy powiedzieliby, takich ludzi bym chciał mieć cały Kościół. Ale Jezus mu zadaje tylko jedno, rzuca mu jedno wyzwanie. Sprzedaj to, co masz i chodź za mną. Tamci mieli łodzie na początku, a ten ma wiele. Jezus mówi, sprzedaj to, co masz, rozdaj ubogim i chodź. Drzwi otwarte. I wiecie, co jest napisane? I on odszedł zasmucony, bo miał wiele majątności. Nie był gotowy zapłacić tej ceny. Czyli Jezus mówi, nie, no dobra, okej, okay, żartowałem, nie wszystko, 1/3, daj tym ubogim i chodź za mną. Nie. On nie był gotowy. Uczniowie, jak to zobaczyli, to blady strach. Panie, to kto może być zbawiony? Jak ten klient do nieba nie idzie, to kto może być zbawiony? Jezus mówił, u Boga to rzecz, u człowieka to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. I tu dalej czytamy. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko, poszliśmy za tobą. Co my z tego mieć będziemy? On był świetny po prostu. On czasami miał takie pytania. Ile już z tego mieli, to już nie liczył, tak. Co my z tego mieć będziemy? Zobaczcie, co Jezus mówi. Jezus nie mówi nic, chłopie, o, duchowo tutaj, bracie, duchowo myśl. On mówi bardzo wyraźnie. Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach. Będziecie sądzić 12 plemion izraelskich. Ci prości ludzie, ci rybacy, będą sądzić 12 plemion Izraela. To jest obietnica, którą dał im Jezus. Dalej jest napisane, i każdy, ty i ja, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matka, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Jezus mówi, stokroć tyle otrzymasz. Ja zostawiłem sporo rzeczy w swoim życiu i powiem wam, nie żałuję żadnej. Ktoś powie, no ale dobra, ty miałeś taki dom, taką rodzinę, to tam wielkich strat nie miałeś. No może tak, może nie. Wiem jedno, że mam o wiele więcej matek, ojców. Ojca nigdy nie miałem. Mam braci i siostry. Ludzi, którzy wiem, że jakby trzeba było, to by za mną w ogień skoczyli. Ja widzę spełnienie tych słów w moim życiu. Ja widzę spełnienie. Ja nie wiem, czy ty to widzisz. Czasami nie widzimy, bo jesteśmy ignorantami. Ale wiecie, co jest najważniejsze, co Jezus mówi? Odziedziczysz żywot wieczny. Życie wieczne. I tu daje Jezus obietnicę. To jest okej, zapłacisz, ale życie wieczne. Ludzie robią wszystko, żeby się nie starzeć. Wydają majątki na kremy, różne dziwactwa, żeby tylko
Są gotowi na ubezpieczenia takie, żeby tylko ktoś przedłużył im życie tu na ziemi. Nie wiadomo jak. Nie wiadomo na jak długo. A Jezus mówi, a ja mam coś dla was o wiele więcej. Zapłacisz cenę i masz życie wieczne. Tam cię nic nie będzie boleć. Tam nie będzie cierpienia, bólu. Tam jest prawdziwa miłość. Tam jest prawdziwy Bóg. Prawdziwa Boża obecność. Prawdziwa Boża chwała. I nie musisz nic płacić. W Izajasza, jak się nie mylę, jest taki tekst. Chodźcie do mnie i jedzcie i pijcie, nie musicie za nic płacić. Bóg mówi, chodźcie do mnie, ja wam to dam. Za darmo, z łaski. A my mówimy, nie, no wiesz, jeszcze nie teraz, jeszcze mam czas. Nie wiesz, ile masz czasu. Może dzisiaj masz 17, 18 lat, a może mniej. I myślisz sobie całe życie przed tobą. Nie wiesz, ile masz życia. Nie wiesz, ile masz życia. Ale jedno, co możesz wiedzieć, że musisz dokonać wyboru. Chcę być zbawiony, albo chcę odrzucić łaskę Jezusa i znaleźć się w piekle. Nie ma nic pośredniego. Jezus mówi, ja jestem twoim skarbem. Sprzedaj to, co masz. Zrezygnuj z wszystkiego, żeby to posiąść. Po prostu chodź za mną. Jeśli tego nie zrobisz, to nic nie będzie, te rzeczy nie będą udziałem twojego życia. To jest Boża oferta. Może jesteś jak bogaty młodzieniec, moralny, poukładany, z domu, fajnie wszystko wychowany. Wierzący w Boga. Jakbym cię zapytał, czy wierzysz w Boga, byś powiedział, jasne. Wierzę w Boga. Wierzę w Jego przykazania. Przynajmniej staram się, aby te 10 jako tako przestrzegać. Chodzę do kościoła. Nawet do takiego ewangelicznego kościoła chodzę. Fajnie, tam też pośpiewam z nimi. To nawet zgadzam się z tym, co tam pastor czasami gada. Czasami nie, czasami tak. Ale nigdy nie oddałeś Jezusowi wszystkiego. Wychodzisz i żyjesz swoim życiem. Ten młodzieniec wyglądał na dobrego kandydata do nieba. Zatrzymało go takie małe nic. To, co posiadał. Wiecie, co jest najdramatyczniejsze w tym? Że jak któregoś dnia, jeśli tego nie zrozumiał, bo tego nie czytamy w Bożym Słowie, ale jeśli umarł, to nic z tych bogactw z sobą nie zabrał. Nic. Nic. Nic z tego dostatniego, dobrego, moralnego życia z sobą nie zabrał. Może kiedyś oddałeś swoje życie Jezusowi, ale życie sprowadziło cię na tory samowystarczalności i zadowolenia z tego, co masz. A, jest mi dobrze tak, jak jest. Sprzedaj to, co masz, idź za Jezusem. Może przychodzisz tutaj już jakiś czas i szukasz. Szukasz czegoś w swoim życiu. Powiem ci tym, kimś jest Jezus. Tutaj nic innego ci nie damy. Nic innego nie mamy. Nie będziemy, nawet gdybyśmy tu mieli najlepszych psychologów, którzy mieliby ratować twoje małżeństwo, to nie wiem, czy ci to pomoże. Może zmagasz się z rzeczami, w których w medycynie świat nie jest w stanie ci pomóc. Ja też nie wiem, czy jestem w stanie ci pomóc. Ale ja nic innego nie mam. Ja mam tylko Jezusa i mogę ci Jezusa zaoferować. Mogę ci opowiedzieć o Jezusie i o tym, jak On cię kocha i o tym, jak On oddał swoje życie za ciebie. Nie wiem, czego szukasz. Jeśli szukasz miłości, ona jest w Jezusie. Jeśli szukasz pokoju, to pokój jest w Jezusie. Radość, no. Przepraszam cię, ale to jest w Jezusie. Ani we mnie, ani w tych ludziach, ani w tym kościele. To wszystko jest w Jezusie. I wynika z Jezusa, jeśli jest w nas. Czego szukasz? Czy to jest ten skarb? Może idziesz i Bóg ci go daje i mówi, masz. Po prostu podejmij decyzję. Wiecie, często bojaźń i lęk. Jeden fragment Bożego Słowa mówi, że udziałem zaś bojaźliwych jest jezioro ogniste. Ludzie się boją. A co będzie, jakbyście tu mówili tak, życie wam do góry nogami się powywraca. Powywraca się. Ale jeśli strach cię hamuje przed tym, żeby iść za Jezusem, że On zmieni twoje życie, to powiem ci tak, lepiej zwalcz ten strach. Bo nie ma innej opcji. Boże Słowo mówi, strach, bojaźń doprowadzi cię do jeziora ognistego. Więc ja wolałbym nabrać odwagi i iść za Jezusem. Odwróć się od swoich grzechów, pokutuj, wyznawaj. Wyznaj przed Bogiem, Panie, uczyniłem grzechy takie,
Ta lista pewnie nie jest krótka. Ale wyznawaj i powiedz: Jezu Chryste, jest Ciebie. Jestem umarły. Tylko Twoja krew jest w stanie mnie oczyścić. Tylko Twoja krew jest w stanie przywrócić mnie do relacji z Ojcem. Żebym nie był potępiony, abym mógł być zbawiony. I Ciebie chcę, Jezu, jako mój skarb. I oddać Tobie wszystko. Moje plany, marzenia, nadzieje. Wszystko. To, co jest dla Ciebie najcenniejsze. Może Twoje dzieci, może Twoi rodzice. Wszystko oddaj Jezusowi. Nie chodzi o to, czy będziesz chodził do kościoła. Nie chodzi o to, żebyś przestał robić tylko pewne rzeczy, żebyś zmienił pewne postępowanie. To chodzi o to, abyś doznał prawdziwej przemiany. My nazywamy to nowonarodzeniem. Nowonarodzić się to znaczy nowy człowiek. Nie małe zmiany, nie kosmetyka, ale nowy człowiek. Czy wiara w Twoim życiu jest wszystkim, czy jest dodatkiem? Co stoi na przeszkodzie, żeby stała się wszystkim od dzisiejszego dnia? Każdy z tych ludzi w tej przypowieści musiał odpowiedzieć, musiał zareagować i musiał coś zrobić. My dzisiaj stoimy na tym miejscu przed wyborem oddania lub nie oddania wszystkiego Jezusowi. Bo stoimy przed wyborem, że jestem zadowolony z tego, jak jest i z tego, co mam, i zaprzepaszczeniem tego, co jest najcenniejsze, daru danego nam przez Boga Jezusa Chrystusa. Co z tym zrobisz? Co z Jezusem w Twoim życiu? Powstańmy.